Witam serdecznie w poniedziałek 28 sierpnia 2023 roku i chciałbym to zrobić Słowem Bożym, które przeznaczone jest, wylosowane na dzisiejszy dzień, aby nam towarzyszyć, aby prowadzić nas przez te wszystkie sprawy, które w ostatnim tygodniu wakacji, czy w dniu, który rozpoczyna ten pracowity czas ostatniego tygodnia wakacji, ma nas prowadzić. Są to słowa wyjęte z 23 rozdziału drugiej księgi Samuela, gdzie król Dawid mówi od połowy trzeciego wiersza: ten włada ludźmi sprawiedliwie, kto panuje w bojaźni Bożej. Jest jak światło poranka, gdy wschodzi słońce w bezchmurny poranek i sprawia, że po deszczu kiełkuje zieleń. Oraz słowa Jezusa zapisane u Ewangelisty Mateusza w rozdziale 11, w 29 wierszu. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Wydawać by się mogło, że trochę źle się wylosowało. Władza, panowanie raczej nie pasuje nam do tego, by być pokorny, cichy, by brać na siebie swoje jarzmo. Raczej są to obrazy, które trudno nam ze sobą zestawić. Król Dawid, wielki monarcha, wspaniały król, który w tradycji Izraela jest obrazem nie tylko dobrego władcy, ale przede wszystkim rozkwitu państwa, przede wszystkim jego najlepszych momentów. Wszystko, co po królu Dawidzie, było już tylko oczekiwaniem na tego nowego króla, który będzie taki jak Dawid, a może nawet jeszcze lepszy. I oto, jako chrześcijanie, rozpoznaliśmy go w Jezusie Chrystusie. Tym oczekiwanym potomku króla Dawida, który sprawi, że jego panowanie, że jego królestwo znowu będzie wspaniałe, wielkie. I obraz nie zawsze pasował. Nie pasował Izraelowi, oczekującemu wyzwolenia z niewoli. Nie pasował współczesnym Jezusowi, którzy liczyli, że Mesjasz rozgromi nieprzyjaciela. A czy pasuje nam? Może też chcielibyśmy rozgromić swoich nieprzyjaciół. Może też chcielibyśmy pokazać, że to my wybraliśmy tą lepszą cząstkę, to my jesteśmy tymi, których Bóg błogosławi, a w związku z tym są predestynowani do tego, żeby w jakiś tam sposób zawładnąć czy zapanować nad tym światem. Ale Jezus widzi to trochę inaczej. Jestem cichy i pokornego serca. Przyszedł nie po to, żeby wywalczyć swoje, ale żeby zawalczyć o nasze zbawienie. I chciałbym ci dzisiaj życzyć, u progu tego dnia i tygodnia, który w zasadzie de facto rozpoczął się wczoraj, ale jakoś tak się przyjęło, że to poniedziałek traktujemy jako ten pierwszy dzień, abyśmy mogli wziąć jarzmo tego dobrego króla, który nad nami panuje i który sprawia, że słońce jak bezchmurny poranek wschodzi i powoduje, że zieleni się wszystko. Abyśmy byli częścią tego królestwa, które nie siłą, nie gwałtem, ale w pokorze, w miłości wnosi życie, wnosi pokój, wnosi radość w to wszystko, co wokół nas. Dobrego dnia. Niech Pan Bóg cię błogosławi.